Gość Radia Oko. A ja, proszę Państwa, mam kolejnego gościa w Radiu Oko. Jest nim Marcin Grabowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przewodniczący Rady Osiedla Stacja. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa bardzo serdecznie. No, panie Marcinie, pan zawsze przychodzi do nas z dobrymi wiadomościami. Tym razem również dobra informacja dla mieszkańców nie tylko naszego miasta, ale również okolic. Tak, panie redaktorze, my na Radzie tutaj Osiedla Stacja, jak co roku zresztą, staramy się coś przygotować dla mieszkańców naszego miasta, osiedla, ale i też z naszego powiatu, bo dużo jest osób, które też do nas przybywają. I takim, no już myślę, cyklicznym wydarzeniem na naszym osiedlu, na osiedlu Stacja, jest już 8. bieg kolejarza, na który chciałbym serdecznie już z tego miejsca zaprosić wszystkich chętne osoby, które chciałyby uczestniczyć w tym wydarzeniu na 3 czerwca 2023 roku. Miejsce to oczywiście start, plac dworcowy. Biegamy takich, można powiedzieć, dorośli na 5000 metrów, czyli wszyscy open. No i dla młodszych uczestników, biegaczy, nazwijmy to dla dzieci, młodzieży, to są dwie kategorie. Jedna kategoria wiekowa to jest od 7 do 11 lat i druga kategoria wiekowa to jest od 12 do 15 i to jest na 1000 metrów do przebiegnięcia. Dla każdego uczestnika to też takie warte podkreślenia jest pamiątkowy ładny medal, jak co roku zresztą, symbolizujący też nasze osiedle. Po jednej stronie jest tego medalu jest lokomotywa, a po drugiej stronie medalu będzie też taka niespodzianka, ale myślę, że ta niespodzianka to już też no, nie będzie tajemnicą, jak powiem. Mamy piękne obchody przecież i piękny rok, bo to jest 650-lecie naszego kochanego miasta Ostrołęki i tutaj wpisujemy się jak najbardziej w tą scenerię i w ten rok. I też na tym medalu będzie takie upamiętnienie właśnie tego wydarzenia. Powiem tak, no ten rok też jest dlatego też szczególny, bo 650-lecie, ale no gdzieś tam te okresy pandemii, gdzieś tam to wszystko już myślę, miejmy nadzieję, to nie wróci i tutaj też społeczeństwo już powoli wchodzimy w taki ten etap tych różnych wydarzeń rekreacyjno, sportowo, kulturalnych. I tutaj my też no, na stacji pamiętamy, zresztą Państwo też pamiętacie, jakie były też i festyny, pikniki. Chcemy gdzieś tam, może nie w takim wymiarze, ale przynajmniej też coś jeszcze zorganizować dla mieszkańców, tak jak wspomniałem, nie tylko osiedla, ale i Ostrołęki. I zapraszam po biegach już, bo to jest sobota, 3 czerwca. Zapraszam też na już taką, nazwamy to, zabawa podmiejską. Na naszym też osiedlu, w tym samym miejscu jest scena, plac dworcowy o godzinie 19:00 będą lokalne zespoły z Ostrołęki, okolic, bo tak chcieliśmy też promować tych tutaj naszych wykonawców i już dzisiaj z tego miejsca serdecznie wszystkich zapraszam. 8 rok, no to już można się czymś pochwalić, rzeczywiście. Pewnie jest też sporo osób, które uczestniczyły w każdym biegu. Myślę, że tak, no. Przybywa też nowych cały czas. Tak, panie redaktorze, takich osób jest wiele. Widzimy zresztą, ja sam tutaj ze swoją rodziną uczestniczę jak co roku, bo to jest dla nas, myślę, dla mieszkańców tego osiedla szczególne takie też wydarzenie. I tutaj, no, te osoby, które już widzimy po liście, bo można się zapisywać, zapisy są elektroniczne, tam do 1 czerwca trwają te zapisy, można się oczywiście zapisywać i jest przewidziane. Przypomnijmy jeszcze, to jest strona, już mówię, internetowa dostartu.pl, bieg kolejarza i tam można się logować, zapisywać, wszystko jest bezpłatne i udział w biegu jest bezpłatny, co ważne, i będzie pamiątkowy medal. Coś jeszcze
jeszcze, to już nie chciałbym zdradzać tutaj szczegółów, fajne nagrody. Też bieg jest pod patronatem, to też chciałbym zaznaczyć, pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta, prezydenta miasta. Od lat tak było i tutaj się nie zmienia. No, organizatorami tego biegu jako Rada Osiedla Stacja mocno aktywna jest też UKS MAK Ostrołęka, klub na stacji sportowy, jest też szkoła mocno zaangażowana, podstawowa numer 3 imienia Adama Mickiewicza w Ostrołęce, no i wielu partnerów, którzy też pomagają, firm różnych, które wspierają nas od lat, a nawet powiem szczerze, już tak się to zaczyna coraz więcej też zgłaszać chętnych podmiotów, które też się chcą włączyć i no powiem tylko tak, wymienię, bo to też istotne, żeby podziękować tym osobom, które już się zadeklarowały i chcą pomóc, to tak jak i już wspomniałem Urząd Miasta, tak też Starostwo Powiatowe, tak też firma MKW Suchecy, Agrometal, też jest Muzeum Kasa Biletowa z pamiątkami Jerzego Grabowskiego, Melwit duża firma, Jelonki Młyny, Lasy Państwowe, Modr i Agromasz. To takie też podmioty, które nas tutaj wsparły i za to już serdecznie też dzisiaj dziękuję. My będziemy Państwa informować jeszcze o tym wydarzeniu. Na pewno będziemy przypominać na 88,5 FM, również na naszej stronie www.radiooko.pl. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja też dziękuję i zapraszam, pobiegnijmy na te 650-lecie naszego ukochanego miasta Ostrołęki. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A zapraszam Marcin Grabowski, radny sejmiku województwa mazowieckiego oraz przewodniczący Rady Osiedla Stacja. Dziękuję. Gość Radia Oko. Audycja zawierała lokowanie produktu.